Forum polsko-koreańskie realizowane podczas Kryńca Forum to rozmowa na temat tego, jak dzisiaj wyglądają stosunki między Polską a Republiką Korei. One są ogromnie intensywne. Słyszymy nie tylko o bardzo dużych zamówieniach zbrojeniowych, ale także o śmiałych planach wspólnej elektrowni jądrowej. Pątnów Adamów Konin, grupa PGE oraz partnerzy koreańscy pracują nad spektakularnym projektem, który przeniesie Polskę do ery energetyki jądrowej. To jeden z kilku projektów realizowanych w tej chwili w Polsce, ale bardzo ciekawy, bo w partnerstwie publiczno-prawnym i w partnerstwie polsko-koreańskim. To dwa najbardziej spektakularne obszary współpracy, a więc energetyka i przemysł obronny, przemysł zbrojeniowy, ale jest także wiele innych wspólnych punktów. Korea Południowa to jest drugi koniec świata, chociaż są nam znacznie bliżsi kulturowo niż moglibyśmy sobie wyobrażać. W 2015 to Koreańczyk wygrał konkurs szopenowski w Warszawie. W 2011 Koreańczycy, co było wielką niespodzianką, wygrali obydwa konkursy Wieniawskiego, kompozytora, o którym mówi się, że jest bardzo polskie i bardzo trudne do zrozumienia. Także istnieją tutaj różnego rodzaju powiązania. Powiązania na niwie kultury, ale też ostatnio spowodowane różnymi zmianami gospodarczymi, zmianami w strukturze bezpieczeństwa, powiązania ekonomiczne. Obecność premiera Korei Południowej jest widomym znakiem tego, że jest to spotkanie, na którym bardzo mu zależy, że jest to rynek, na którym zależy bardzo Korei, a także, że Krynica Forum 2023 jest ważnym miejscem wymiany myśli. Perspektywy zwiększenia współpracy polsko-koreańskiej to przede wszystkim bliższa współpraca polityczna i lepsze zrozumienie między naszymi decydentami. Forum w Krynicy zdaje się do tego bardzo dobrą okazją i bardzo dobrym świadectwem. Rzeczywiście relacje między prezydentem Dudą a premierem Korei wyglądają bardzo dobrze i trzeba przyznać, że dla koreańskich partnerów silny sygnał ze strony władzy publicznej zainteresowania współpracą przekłada się na stabilne postrzeganie partnera. Nie zapominajmy jednak, że Polska była atrakcyjna już wcześniej ze względów zupełnie niepowiązanych politycznie dla naszego partnera w obszarach sensu stricte biznesowych. Koreańczycy są u nas obecni już od wielu lat. Wystarczy tutaj wskazać takie przykłady jak Hyundai, jak Samsung, jak LG. I warto pamiętać, że główną przyczyną wcześniejszych inwestycji dużych korporacji koreańskich w Polsce była bardzo duża pula talentów dostarczanych na rynek pracy przez nasze uniwersytety. Wygląda na to, że dysponujemy zasobami, które Koreańczycy bardzo cenią i w związku z tym chociażby Samsung Polska to właśnie w Polsce uruchomił swoje trzecie centrum R&D. Warto to doceniać.